Hej, w dzisiejszym filmie chciałem Ci pokazać, w jaki sposób zintegrować Spotify z Twoim serwerem Home Assistant, w jaki sposób ta integracja działa dla kont nie premium oraz jakie zyskuje możliwości, gdy korzystamy ze Spotify Premium, w jaki sposób tworzyć playlisty, odtwarzać je na dowolnych urządzeniach oraz sterować Spotify w Home Assistant. Myślę, że samej usługi Spotify nikomu nie trzeba przedstawiać. Ja tego nie będę robił. Pokażę Wam tylko, w jaki sposób stworzyć, skonfigurować i zarządzać usługą Spotify w naszym serwerze Smart Home. Przejdźmy do narzędzi dla deweloperów. developer.spotify.com. Kliknijmy w zakładkę Dashboard, zalogujmy się i stwórzmy nową aplikację. Wpiszmy jej nazwę oraz opcjonalnie możemy stworzyć opis. Jeśli będziemy korzystać z większej liczby aplikacji, to będziemy mogli je zidentyfikować. Akceptujemy regulamin i tworzymy. Przejdźmy teraz do ustawień. Edytujmy je. Będziemy musieli teraz wpisać linki przekierowań. Podstawowym i najczęściej wykorzystywanym będzie ten pierwszy, który Wam tutaj wkleiłem. Oba umieszczę w opisie. Drugi w przypadku, gdy korzystamy z DAC DNS. Stworzyła nam się aplikacja. Kliknijmy teraz pokaż klucze. Wróćmy do naszego serwera Home Assistant. Ustawienia, integrację. Dodajemy nową integrację Spotify. W tym kroku wykorzystamy te klucze, które nam się przed chwilą stworzyły. W nazwie wpiszmy Spotify. Identyfikator klienta, czyli klient ID. Kopiujemy, wklejamy. Klient secret wklejamy jako hasło. Teraz akceptujemy regulamin połączenia ze Spotify. Klikamy linkowanie. W tym kroku mamy informację, możemy przypisać nową integrację do konkretnego obszaru. Ja akurat tego nie robię. I zwróćcie uwagę, że teraz mamy nową encję odtwarzacza. Przejdźmy teraz do dashboardu i zwróćcie uwagę, że ta encja właśnie nam się automatycznie pokazała w naszym dashboardzie. Pokażę Wam, w jaki sposób odtwarzając dowolną muzykę i kastując ją, powiedzmy, na jakieś urządzenie w naszym smart home, będziemy widzieć, jak ta encja będzie się prezentować. Wybiorę sobie sypialnię. Wrócę teraz do Home Assistant w taki sposób będzie się prezentować encja, gdy korzystamy z bezpłatnego Spotify. Teraz pokażę Wam, w jaki sposób będzie to wyglądać, gdy korzystamy ze Spotify Premium. Wróćmy do integracji. Ja sobie usunę tą encję, wykupię Spotify Premium. Dodam ją jeszcze raz, żeby nie było problemów. Potwierdzam połączenie z aplikacją. Nie wybieram obszaru. Wrócę teraz do dashboardu. Zwróćcie uwagę, że pokazały nam się elementy sterowania. To jest jedna opcja, którą mamy więcej. Klikając w bibliotekę mamy możliwość wyboru artystów, playlist i po prostu kastowania bezpośrednio na konkretne urządzenia. Kolejnym dodatkiem, który warto zainstalować, jest podcast, który znajduje się w dodatkach w sklepie Hax. Jeśli nie masz zainstalowanego Haxa, zapraszam Cię do filmu, w którym pokazuję, jak go skonfigurować. Przejdźmy do zakładki Hax. Przeglądaj i pobieraj repozytoria. Wpisujemy podcast. Pobieramy i instalujemy najnowszą wersję. Aby ten dodatek działał, będziemy potrzebować skonfigurować w file editorze dodatkową konfigurację. Na razie przejdźmy do narzędzi deweloperskich, sprawdźmy konfigurację i uruchommy ponownie
Home Assistanta. Przejdźmy do edytora plików. Wybierzmy plik configuration.yaml i w dowolnym miejscu wklejmy takie trzy linijki. Definicję SP podkreśnik DC oraz SP key będziemy przechowywać w pliku secrets.yaml. Przejdźmy do niego. Zwróćcie uwagę, że ja już te definicje posiadam. Pokażę Wam, w jaki sposób te kody uzyskać. Przejdźmy do zakładki open.spotify.com. Kliknijmy, jeśli korzystacie z Chroma, z F12. Tutaj w zakładce Application, Storage, Cookies, open.spotify.com i filtrujemy sobie właśnie SP podkreślnik DC. Tą wartość kopiujemy i wklejamy. Tu i tak samo SP key też w tym samym miejscu. Przechodzimy znowu do zakładki narzędzia deweloperskie i uruchamiamy ponownie nasz serwer Home Assistant. Przejdźmy do zakładki Media i teraz tutaj po prawej stronie możemy sobie wybrać urządzenie, na którym chcemy odtwarzać muzykę i zwróćcie uwagę, że teraz mamy możliwość zdefiniowania, co będziemy odtwarzać. Czy to będą playlisty, które mamy zapamiętane, artystów ulubionych, jakieś albumy, top artyści, to są takie główne, powiedzmy, tu mamy features playlist, czyli jakieś takie popularne i możemy sobie puścić, tutaj zdefiniowaliśmy właśnie sypialnię i możemy sobie puścić konkretną muzykę. Teraz chciałem Wam pokazać, w jaki sposób zdefiniować przyciski, które będą odtwarzać konkretną wybraną playlistę czy wybrane źródło ze Spotify na konkretnym urządzeniu. Przejdźmy do ustawień, automatyzacji oraz sceny i wybieramy zakładkę skrypty. Tworzymy nowy skrypt. Ten skrypt będzie powodował odtwarzanie jednej z moich zdefiniowanych playlist, która nazywa się Muzyka Spokojna, na urządzeniu w sypialni. Czyli wpisujemy nazwę Spotify Playlista Spokojna. Zdefiniowaną sekwencję usuwamy. Dodajemy nową akcję, wybierając odtwarzaj media. Wybieramy odtwarzacz mediów, będzie to sypialnia. I wybieramy media, Spotify, playlista i dodajemy konkretną playlistę. W taki sposób dodaliśmy skrypt. Wróćmy do listy skryptów. Ja jeszcze szybko dodam jeszcze jeden skrypt. Postępujemy tak jak poprzednio. Również wybieramy sypialnię. I wybierzmy teraz artystę ze zdefiniowanych wcześniej. I mamy teraz dwa skrypty. Jeden odtwarza zdefiniowaną playlistę, a drugi artystę. Przejdźmy teraz do dashboardu i dodajmy te przyciski. Ja korzystam z Mushroom Cards. Dodaję nową kartę. Wybierzmy sobie siatkę. Wybierzmy jakąś kartę. Ja korzystam, mi się podoba te Mushrooms Entity Card. Wybieram sobie Encję. Powiedzmy, będzie to Lady Punk Spotify. Jakąś ikonę sobie wybieram. Nazywam ten przycisk Lady Punk. Wybiorę układ pionowy. Możemy zdefiniować kolor, no ale to akurat nie jest konieczne. Informacje główne będzie brak. Informacje drugorzędne będzie nazwa. Typ ikony będzie brak. Zrobimy to jako po prostu taki fajny przycisk. Wygląda to ładnie.
i dodajmy kolejną, dokładnie to samo, postąpmy tak jak poprzednio, czyli Entity Card i po prostu wybierzmy teraz kolejną tą playlistę spokojną, układ tak samo jak wcześniej, już nie definiujemy kolorów, informacje główne, informacje dodatkowe, nazwijmy to muzyka spokojna, usuńmy jeszcze ikonę, zmniejszmy liczbę kolumn na 2 i teraz mamy dwa przyciski, które otwierają, a jeszcze przejdźmy do edycji, usuńmy renderowanie jako kwadrat, przenieśmy to pod encję odtwarzacza w środkowym panelu, kliknijmy gotowe i teraz możemy sobie przykliknąć przycisk, źle zdefiniowaliśmy, przejdźmy jeszcze do edycji, edytujmy ten przycisk, wybierając akcję dotknięcia jako wywołaj usługę i wywołamy po prostu ten skrypt. Wcześniej tego nie zdefiniowałem, ale poprawmy to. Lady... jeszcze Lady... Punks. I akcję podtrzymania ustawmy na brak akcji i brak akcji podwójnego kliknięcia, czyli jedno kliknięcie będzie powodowało od razu otwarcie playlisty. Klikamy Lady Punk i zwróćcie uwagę, że prawidłowo się wywołała usługa. Teraz już standardowo możemy sterować naszym urządzeniem. Pokażę Wam, jeśli nie korzystacie z Mushrooms, to możemy dodać zwykły przycisk do tego, do naszej, jako naszą kartę. Anulujmy tutaj, edytujmy tą sekcję, siatkę, którą wcześniej dodaliśmy, dodajmy 3 kolumny i dodajmy zwykły przycisk i postępujemy dokładnie tak samo jak wcześniej. Usuńmy sobie ikonę, nazwijmy, powiedzmy, tak samo jak wcześniej to Lady Punk, wywołaniem usługi skryptu Lady Punk. Tu wybierzmy sobie encję, powiedzmy sypialnia. Akurat nie ma tutaj znaczenia, jaką encję wybierzemy. Ważne, żeby kliknięcie w nią powodowało wywołanie usługi. Dajmy gotowe. I tak to właśnie działa. Jeśli masz jakieś pytania, to zapraszam do komentowania. Chętnie Ci pomogę. Myślę, że integracja Spotify nie jest trudna, a na pewno daje dużo fajnych możliwości. Dziękuję Ci za oglądanie filmu. Jeśli masz jakieś pytania, to zapraszam do sekcji komentarzy. Dzięki, cześć!